Witam, dzisiaj film troszeczkę innego rodzaju, mianowicie delikatna rozbudowa komputera. Komputera, którego używam do renderingu, do tworzenia tych filmów, które możecie oglądać. Mamy końcówkę lipca. Temperatury w budynkach mieszkalnych są już dosyć znaczące. Klimatyzacji nie posiadam i pewnie w najbliższym czasie nie stanie się to rzeczywistością w moich warunkach i postanowiłem delikatnie zmodyfikować może nie tyle konfigurację komputera, co chłodzenie w nim. W komputerze mam podstawowa jakaś podstawowa jakaś. Konfiguracja, która została już zbudowana jak dwa lata temu, i w skład tego wchodzi jakaś tam dosyć sensowna płyta główna pod procesory AMD FX. Jest to Asus, o ile się nie mylę, Sabertod w wersji drugiej. Dodatkowo, jak już wspomniałem, jest procesor ośmiordzeniowy AMD z serii FX jakieś 8 GB RAMu DDR3, karta grafiki, o ile się nie mylę, już nawet nie pamiętam, jak był budowany komputer, o ile się nie mylę, to jest GeForce GTX 650 i obudowa w sumie jedna z takich. Bardziej chwalonych przeze mnie elementów obudowa Fractal Design. Niesamowicie przemyślana, jeżeli chodzi o budowę, która posiada w swoim wyposażeniu dwa standardowe wentylatory 140 mm. Jeden jest to wentylator, który odprowadza ciepłe powietrze, natomiast drugim wentylatorem jest wentylator, który od czoła wprowadza chłodne powietrze do obudowy. Na procesorze mam użyty w sumie prosty radiator firmy Silence PC, prawdopodobnie jest to SPARTAN, który ze Spartanów już w tej chwili też się nie orientuje, nie istotna w sumie sprawa. Natomiast mimo że producent podaje, że projektowany ten radiator jest pod. Odprowadzanie ciepła z procesorów, które wydobywają z siebie moc cieplną rzędu 150 W. No to niestety, jeżeli temperatura już w pomieszczeniu jest znacząca, no to ten radiator sobie niestety nie radzi. Pierwszą myślą było, była sytuacja tego typu, że zmodyfikujemy. Chłodzenie na procesorze. Natomiast rozglądałem się za różnymi wariantami, jest tego po prostu multum. Nie da się ukryć, że akurat ja przepadam za produktami firmy Be Quiet, jeżeli chodzi o wentylatory i chłodzenie. Natomiast no w okolicy mojej były niedostępne, a przez sytuację, w której mam użyte wysokie kości pamięci, było spore ryzyko, że po prostu radiatory BeQuieta będą kolidowały z tymi kośćmi pamięci. Pojawiła się też myśl o pewnej noktule, która została zaprojektowana celowo do tego, żeby po prostu uniknąć ingerencji jakby swoją powierzchnią w Kości pamięci i karty graficzne, z tego co się nie mylę. Natomiast wycofałem się na chwilę obecną z tego wariantu i postanowiłem po prostu przewentylować mocniej obudowę. No i sytuacja wygląda w ten sposób, że dokupiłem dwa wentylatory 140 mm, żeby było jakoś tam. Jednolicie. Są to w, jak, w jednym i w drugim przypadku wentylatory firmy Fractal Design. Niestety nie, be quiet. I pierwszym z tych wentylatorów jest Fractal Design Dynamic GP14. Ten wentylator postanowiłem umieścić. W górnej części obudowy, gdyż górna część obudowy posiada możliwość do zamontowania dwóch wentylatorów 140 mm, i to jest taki tam w sumie podstawowy, jeden z podstawowych wentylatorów przy 1000 obrotów na minutę ma przepływ powietrza rzędu tam 116 metrów sześciennych na godzinę i też zależy przy czymś takim na tym, żeby głośność tego zestawu była akceptowalna, gdyż takie przesiedływanie przez dłuższy czas pracując z edycją, no po prostu staje się męczące. Ten wentylator przy 1000 obrotach na minutę ma poziom głośności w okolicach 18,9 dB. Natomiast drugim wentylatorem jest również Fractal Design. Natomiast tym razem jest to taki troszeczkę mały potworek, gdyż to jest Venturi HF 14. No ten wentylator przy 1200 obrotów na minutę posiada już 200 metrów sześciennych na minutę, więc to tak. Malutki potworek, 140 mm potworek. Natomiast przy tej prędkości obrotowej poziom głośności tego wentylatora no jest już znaczący. Robi się mały huragan. I poziom głośności jest rzędu 26,5 dB. Natomiast wentylator jest spięty z automatyką i w momencie, kiedy filmy są edytowane. Nie ma to może aż takiego wielkiego znaczenia, i one, ten wentylator pracuje gdzieś tam w granicach. Z tego, co już w tej chwili mogę zdradzić, w okolicach z 1000 obrotów na minutę przy 850 obrotach na minutę ma wydajność większą od poprzedniego Fractal Design GP14. Natomiast głośność jego jest 18,3 dB. Przy edycji filmów e, obserwuję prędkości obrotowe w rzędu tam 900 e, obrotów na minutę, więc jest w zupełności e, wystarczające. Nie jest gło Może nie jest super cicho, ale też nie jest e, strasznie głośno. Natomiast w momencie, kiedy e, ten wentylator jest spięty z automatyką płyty głównej e, e, i które zarządza prędkością obrotową w momencie, już konkretnego renderingu, no to robi się już yy, delikatny huragan, i trzeba wychodzić ze względów akustycznych z pomieszczenia. Ale akurat przy renderingu, rzadko kto pewnie czeka na to, aż mu się wszystko wyrenderuje, więc to jest już troszeczkę mniej znaczącym. Eee, mogę w tej chwili powiedzieć, że jak możecie zaobserwować tutaj na danych, które na, na zrzucie z programowania monitorującego temperaturę, no mogę powiedzieć, że cel został osiągnięty, może nie do końca. Jeżeli chodzi o temperaturę pracy procesora, jest wszystko w porządku. Yy, jestem zadowolony. Natomiast yy, no jeszcze jest pewien niedosyt co do temperatury sekcji zasilającej. Yy, utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie. Natomiast no, nie jest to powiedzmy tam 78 stopni, gdzie w momentami mi sekcja zasilająca do tej temperatury dobijała. Można było sobie już Rozbijać jajka i smażyć jajcznice. Na pewno temperatury pracy mają kolosalny wpływ na żywotność pracy elementów, więc zależało mi po prostu na tym, żeby ten sprzęt jeszcze posłużył przez jakiś tam ładny czas. Ech. Jeszcze kolejną rzeczą taką niepokojącą jest sytuacja tego typu, że po prostu pyta główna ma sensory monitorujące przed uszkodzeniem no i zdarzało się kilkakrotnie, że w trakcie po prostu renderingu komputer się restartował i po prostu praca stawała się strasznie niekomfortowa. Także mogę polecić. Z czystym sumieniem, dwa wentylatory. Tego typu rozwiązanie, jeżeli nie, nie chcecie inwestować w wentylację, in, większą wentylację procesora, jeżeli macie możliwość zamontowania dodatkowych wentylatorów do budowy, jest jak najbardziej uzasadniona. I w, jak w moim przypadku się okazuje, że zupełności wystarczająca. Jeszcze, jeszcze może będzie pewna modyfikacja z tego względu, że ma dojść dysk SSD wersja M2. Te dyski się potrafią dosyć mocno grzać. Więc jest jeszcze opcja, że to że to ta wentylacja zostanie jeszcze rozbudowana. Myślałem też o innej karcie graficznej, natomiast do momentu kiedy używam na Call Studio 17 w wersji Ultimate rozbudowa kartę graficzną. Nie ma jakiegoś tam wielkiego sensu. Owszem, gdybym używał Adobe Premiere, to ta różnica, jeżeli chodzi o prędkość pracy, prędkość renderingu jest po prostu kolosalna. Procesor na karcie graficznej jest wykorzystywany w niesamowitym stopniu. No ale używam tego co mam. Jest w tej chwili już wypuszczona wersja od jakiegoś czasu Pinnacle Studio 19. Dostałem propozycję upgrade'u swojej, swojej wersji 17, natomiast polityka cenowa jest. katastrofalna żebym powiedział, bo propozycja propozycja dla mnie upgrade'u jest niższa od opcji, w której bym kupił tą samą licencję w wersji pudełkowej o 50 zł, więc no, jest to propozycja żenująca i na chwilę obecną zacznę się zastanawiać nad zmianą oprogramowania. Na chwilę obecną chodzi mi po głowie Sony Vegas Pro, ale to Zobaczymy, może w przyszłości. Na chwilę obecną bym podziękował, bo widzę, że się rozgadałem. Zbliżam się już do 13 minut, <grym> więc po prostu chciałem się podzielić jakimiś swoimi spostrzeż... spostrze... spostrzeżeniami z pracy konkretnego komputera i podsunąć, może jakiś pomysł. Pewnie są jakieś inne, lepsze rozwiązania. Nie upieram się przy tym, że to moje rozwiązanie jest idealne, po prostu mam takie, miałem takie widzi mi się i postanowiłem coś takiego zrobić. Najważniejsze, że spełniło moje oczekiwania. Więc do zobaczenia, do zobaczenia do usłyszenia w następnym filmie, który pewnie pojawi się już niedługo.